Cześć. Pozornie wyglądający dom, który był świadkiem makabrycznej zbrodni. Witajcie na kanale Stacje Opuszczone i zapraszam do oglądania, gdzie rozłożymy tą zbrodnię na części pierwsze. Wyrok 25 lat więzienia usłyszała Florentyna N. za zabicie swojego konkubenta Stanisława W., gdzie w tej zbrodni pomagał jej kochanek, niejaki Tomasz K. Najpierw pan Stanisław został przez nich zamordowany, potem ciało zostało rozczłonkowane, a na końcu roztopione w kwasie w wannie. Także mamy zbrodnię, ale ciała nie znaleziono do tej pory. No, jesteśmy w owianym złą sławą domu, co już wiecie ze wstępu, co tutaj się wydarzyło. A teraz po prostu sobie przejdziemy to miejsce, bo trochę wyposażenia po prostu zostało po Stanisławie i Florentynie. Fajny piec kaflowy się zachował. To trzeba przyznać, zobaczcie sami. Jest konkretny. Tutaj butelki wody, to normalne. Tu taki... Tu mi bliżej podświeć. Tu patrzcie, taki ten. Taka ławeczka fajna tutaj jest. Kto by się spodziewał, nie? Ale tutaj pompka, ale patrzcie. Trochę wyposażenia zostało jeszcze. Tu mamy piłkę. Damskie obuwie. O, pasta do butów jest tutaj. Patrzmy dalej, mamy tak. Całkiem niezły kredens. To muszę przyznać, fajny mebelek. Oczywiście to wszystko należało do pana Stanisława, świętej pamięci, no bo to się inaczej powie. To jeszcze kasety VHS z London Boys. Tam... Co tam jest? Gwiazdy muzyki chodnikowej. Tutaj wałki, ale to chyba kobiece, zobaczcie. No bo nic innego mi do głowy nie przychodzi. Tu jest co ta Barbara Dunin, Zbigniew Kurtycz, nie kojarzę, totalnie nie kojarzę. Tu kalendarz 2005 rok. I to ewidentnie był chyba pokój pana Stanisława, patrzcie, bo to takie dla mężczyzn rzeczy. No i sporo gratów na ziemi, dookoła puszki popiwa. No miejsce jest otwarte i na dobrą sprawę każdy sobie może wejść. Znajdujemy się w dalszej części tego opuszczonego domostwa, gdzie uchylę rąbku tajemnicy i powiem co nieco o tej sytuacji, co tutaj się wydarzyła. Mianowicie sprawa ma swój początek w 2003 roku. Florentyna N. z wykształcenia laborantka uwielbiała pieniądze i wcześniej, w późniejszym terminie niż 2003 rok, poznała Stanisława W., ale tylko i wyłącznie w celu zgarnięcia jego majątku. I w międzyczasie ze swoim kochankiem, Tomaszem K., wpadła na niecny plan okrutnego morderstwa.
Tu mamy pokój, duży pokój. Tylko tutaj zbyt długo nie będziemy przebywać, bo no czuć mocno pleśń. Także jest tu maszyna. Maszyna, ktoś zostawił, patrzcie, aparat. Ale to nasze. Jest maszyna do szycia. Nawet dużo wyposażenia zostało, zobaczcie. Mi się wydaje, że nie, paska nie widzę. Chociaż nie, jest pasek, to może działać ta maszyna. Tutaj, zobaczcie, kolejne zdjęcie pola tym razem. I tutaj gdzieś Wojtek pokazywał zdjęcie Florentyny. Tak, ale to wygląda w sumie tu, tak dziwnie, jakby ktoś ją śledził, czy coś takiego. Nie, no może Stanisław ją zobaczył i stwierdził, o, zrobię zdjęcie i, nie, tak, i tak wyszło. Tu jest, o, jest ten, jak to się nazywało? Uciekło mi słowo, Wojtek, różaniec, o, to jest różaniec. Jakiś święty obrazek, Jezus Maryja. Tam jest też, zobaczcie, obraz. Ale ciekawe jest to, odsuniesz się, Wojtek? Patrzcie na tą klasyczną lat 90. meblościankę. Stary klasyk. Tu mamy łazienkę, ale więcej dowiecie się w dalszej części tego materiału. Tutaj mamy kuchnię, ale nie będziemy wchodzić, a może tak tylko. Albo już wejdźmy. Wojtek, zostań tutaj. Tu mamy kuchnię. Tylko jest z widokiem, jest obok dom, a nie chcielibyśmy, żeby ktoś zadzwonił na nas po policję czy coś. Robimy po prostu ciekawy reportaż w tym miejscu. Kuchnia jak kuchnia, rozebrana już z większości rzeczy. W lipcu 2003 roku w końcu doszło plan zabójstwa do skutku. W trakcie obiadu Florentyna planowała otruć Stanisława. Niestety to co mu podała, nie zadziałało i został po prostu wraz z przy pomocy kochanka został tępym narzędziem kilkukrotnie uderzony w głowę i wskutek czego zmarł na miejscu. Ale ciekawsze dopiero się zaczyna, bo Florentyna z kochankiem chcieli go zakopać w piwnicy. I teraz tam przejdziemy pod wejście. I znajdujemy się w tym momencie, po mojej lewej jest zejście do piwnicy i znajdujemy się właśnie przy tym zejściu. Plan był taki, żeby Stanisława zwłoki zakopać w piwnicy, lecz to się po prostu nie udało ze względu na to, że piwnica była za płytka i plan musiał zostać zmieniony. Schodzimy właśnie do tej felernej piwnicy, gdzie próbowano zakopać pana Stanisława. Spora ta piwnica, jestem ciekaw. Gdzie dokładnie można by... Może tutaj próbowali. Zobaczcie. Nie dam sobie ręki uciąć. Może tutaj była próba. Chociaż nie, tu jest garaż, to raczej nie. To idź przodem, to może na pewno tak. Zobaczymy tam w lewo. Tam też jest jakieś pomieszczenie, bo tu nie widzę za dużo możliwości. Ciała. Wiadro. Może tu, albo być może tutaj, no powiem wam, ciężko stwierdzić, bo tutaj byłoby głupotą, bo zobaczcie na te płytki, to byłoby głupotą. Tam. Zobaczmy. Nie no, tutaj wszędzie są te płytki, nie? To nie wiem, jak oni chcieli tutaj wykopać. Nie wiem, może czegoś nie wiemy, bo tutaj dużo wszystkiego jest, jakby nie patrzeć, nie? Powiem wam, nie mam pojęcia, gdzie tutaj można by spróbować w ogóle pomyśleć nad zakopywaniem zwłok, więc wydaje mi się to bardzo głupim pomysłem, że nie próbowali tutaj cokolwiek zrobić, nie? Idziemy dalej. Wracając z piwnicy, idziemy do ostatniego punktu, najważniejszego, a mianowicie do wanny. W tym miejscu
Zwłoki Stanisława zostały na drugi dzień po nieudanej próbie zakopania w piwnicy rozczłonkowane i rozpuszczone właśnie w tej wannie kwasem. Najciekawsze jest to, że części szczątków ciała nie odnaleziono do tej pory. Jest jedna z prawdopodobnych teorii, że ktoś ze znajomych w workach na śmieci porzucił przy autostradzie czy tam drodze szybkiego ruchu resztę zwłok, a też jest część ciała znaleźli na zewnątrz w takiej dobudówce, co tam oczywiście przejdziemy. Ciekawostką jest to, że zbrodnia wyszła na jaw dopiero po 8 latach. Kochanek po prostu pękł i się przyznał. I w tym czasie, jak gdyby nigdy nic, Florentyna w tym domu mieszkała. Karta statystyczna statu, karty do karty zgonu. Tylko to mógł być. To mógł być ojciec, tak, to. Prawdopodobnie tak. Tylko nie pokażę tego ze względu na dane, to tylko będziecie mnie słuchać teraz. Tylko to jest dziwne, bo tu zobacz data. A nie, data urodzenia 1920, data zgonu 2003. Pewnie osoba... To jest ojciec pana Stanisława, który zmarł w 2003 roku w marcu, czyli parę miesięcy przed samym Stanisławem. Urodzony w 1920 roku. Najwyższa pora przejść do konkluzji, czyli do tego, jak cała sytuacja się zakończyła, jakie wyroki padły, jak to wygląda wszystko. Mianowicie wyrok 25 lat więzienia usłyszała Florentyna N. za to, że z premedytacją zabiła swojego konkubenta Stanisława Bakaka, a potem jego ciała rozczłonkowała i rozpuściła w kwasie, ale to już wiecie. Dodatkowo 10 lat więzienia dostał jej młodszy kochanek, Tomasz K., który miał 22 lata w chwili zbrodni. Tego, co udało mi się dowiedzieć, sąd nie znalazł okoliczności łagodzących, nazwał kobietę zdemoralizowaną i o warunkowe zwolnienie może starać się dopiero po odbyciu kary 20 lat więzienia. Co tu jeszcze mógłbym powiedzieć? A właśnie jest jeszcze jedna taka ciekawostka, którą mogę wam powiedzieć. To jeszcze dodatkowo na rok więzienia sąd skazał też Bogusława F., który podawał się za pana Stanisława, gdy Florentyna sfałszowała dokumenty, by przejąć majątek zamordowanego konkubenta. I jeszcze w gwoli wyjaśnienia. Ponoć ktoś ze znajomych Tomasza K. miał podrzucić resztki ciała przy autostradzie bądź tam drodze szybkiego ruchu.
Więc nastała pora, żeby zakończyć ten materiał w miejscu, gdzie znaleziono część zwłok pana Stanisława. I tym akcentem mam nadzieję, że ten materiał z dreszczykiem wam się spodobał i przypadł do gustu. Kto wie, może będziemy szukać takich właśnie miejsc, gdzie dokonały się jakieś zbrodnie i będziemy próbowali robić więcej takich materiałów ciekawszych dla was. Mam nadzieję, że to naprawdę było ciekawe. No i co? Dzięki za oglądanie, za komentarze, za łapki, za subskrypcje itp. itd. I co? Widzimy się na następnej eksploracji. Także dzięki. Trzymajcie się. Na razie.